barwny, kolorowy i radosny. Dzień dziecka w amfiteatrze pod Grójcem w Żywcu przyciągnął mnóstwo najmłodszych wraz z rodzicami. Tym razem jednak dzieci świętują wraz z podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Jak zwykle impreza w amfiteatrze pod Grójcem w Żywcu organizowana z dużym rozmachem, tym razem Dzień Dziecka. Jakie atrakcje nas czekają? Dzień Dziecka od kilku lat organizujemy wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gronie, z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Żywcu, z TBS-em oraz ze służbami mundurowymi, mam tu na myśli Policję, Straż Graniczną, Straż Pożarną. Dzięki sponsorom udało nam się jak co roku przygotować dla dzieci wiele atrakcji. W programie na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież, które na co dzień uczęszczają na zajęcia do Miejskiego Centrum Kultury oraz do klubów Miejskiego Centrum Kultury. A gośćmi tego roku będą podopieczni Fundacji Braci Golec. Wystąpią dzisiaj o godzinie 11. Przepiękny koncert podopiecznych Fundacji Braci Golec. Dzieci dały z siebie wszystko. Tak, dzieci naprawdę bardzo żywiołowo, bardzo energicznie zaprezentowały się dzisiaj na scenie, zarówno grające, jak i śpiewające. Wkrótce czekają nas przesłuchania do nowo powstałego ogniska twórczości artystycznej Fundacji Braci Golec w Żywcu. Tak, odbędą się one 8 czerwca w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Serdecznie na nie zapraszamy. Będą do przesłuchania do wszystkich klas instrumentów, czyli na skrzypce, na basy, na heligonki, na instrumenty pasterskie, jak również do klasy śpiewu. Kręci nas bezpieczeństwo. Na czym polega ta akcja? Kręci nas bezpieczeństwo. To ogólnopolska kampania mająca na celu jakiekolwiek działania wspierające i zmierzające do tego, aby będziemy żyć bezpieczniej, w naszym regionie będzie bezpieczniej. Między innymi polega ona na tym, że właśnie Komenda Powiatowa Policji w Żywcu bierze udział w różnego rodzaju piknikach, imprezach, festynach rodzinnych, szkolnych, charytatywnych. Między innymi, tak jak dzisiaj, jesteśmy już tradycyjnie na Dniu Dziecka organizowanym przez Urząd Miasta w Żywcu. Jaką piosenkę nam zaprezentowałaś? Pytam wiatr. I przede wszystkim powiedz, kto cię nauczył tak pięknie śpiewać? Pani Katarzyna. Dlaczego jesteś przebrany za policjanta? Ślicznie. Bo dziś jest Dzień Dziecka i wszystkie dzieci się bawią. Studio. A ty w co się bawisz? W policjanta właśnie się tu przebieram artystki i zaraz tam pójdę wygrać PlayStation, przynajmniej spróbować. No i pozdrawiam wszystkie dzieci. Ewa Jeremicz, WG Media.